pomysł wziął się w życia, tak jak wiele pomysłów na konferencje, na publikacje, na działalność twórczą. Przez Polskę przetoczyła się ogromna dyskusja, manifestacje studentów, młodzieży, użytkowników internetu wyszły na ulicę, przeciwstawiając się planowanej przez rząd podpisanie umowy ACTA. Ta tematyka zainteresowała wielu badaczy, zainteresowała młodzież akademicką. Udział biorą także internauci, biorą studenci udział, biorą naukowcy, przedstawiciele różnych dyscyplin wiedzy, socjologowie, politycy, prawnicy, są także kulturoznawcy, teolodzy. Trudno odpowiedzieć jednym zdaniem, czy akt jest to dobry dokument, czy nie, ponieważ no, on ma na pewno wiele różnych problemów natury prawnej, ale w związku z tym myślę, że też wiele problemów natury moralnej wiążą się z tym dokumentem. Jeżeli on by ograniczał w jakiś sposób wolność ludzi, bo przede wszystkim też chyba o to chodzi, te wszystkie protesty wyrażały właśnie protest przeciwko ograniczeniu wolności. Z drugiej strony on jest na pewno, bo jego podłoża, czy jego zamiarem jest jakoś też ochrona danych. Natomiast jest tam, przynajmniej tak prawnicy twierdzą, jest tam wiele różnych wad natury prawnej. Takie dyskusje są bardzo potrzebne i bardzo pomogłyby przy tworzeniu ostatecznej wersji tego typu umów międzynarodowych czy ustaw. Natomiast problem, to jest ta druga część, polega na tym, że aby taka dyskusja miała jakiekolwiek owoce, to na etapie tworzenia należałoby dopuścić te środowiska akademickie do głosu. Warto podyskutować nad samym procesem przyjmowania akta, procesem, który został zakamuflowany, że tak powiem, ale też i nad problemami, które są związane, a więc nad ochroną własności intelektualnej. Proszę Państwa, dzisiaj Chiny zgadzają się na różnego rodzaju inwestycje pod jednym warunkiem. Za darmo dostajemy własność intelektualną. Za chwilę Europa, Stany Zjednoczone nie będą się kompletnie liczyły, jeżeli będziemy to za darmo oddawali. Więc powinno nam zależeć, nam, Europie, Stanom Zjednoczonym, na tym, żeby te prawa były zabezpieczone. Krótko mówiąc, sprawa jest na tyle skomplikowana, że jednoznacznie trudno się wypowiedzieć. Stąd dyskusja jest po prostu niezbędna. A w naszym środowisku opolskim, tak jak podkreślałem, to jest pierwsza tego typu dyskusja, bardzo ważna, integrująca nasze środowiska, pokazująca, że potrafimy mówić po prostu o pewnych wspólnych dla nas sprawach z różnych punktów widzenia, ale jednym językiem, że potrafimy dyskutować. Także ja jestem bardzo dumny, że studenci taką dyskusję zapoczątkowali.